Witam Państwa. Dzięki za pozytywne komentarze. Rozpoczynamy kolejną część naszego cyklu tutorialów z patofizjologii. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo częstej chorobie. Nadciśnienie tętnicze. Na pewno znacie kogoś, kto je ma. Mam nadzieję, że sami jeszcze nie macie. Ale też nie byłoby to aż takie dziwne, żeby ktoś spośród oglądających już niestety na tą chorobę cierpiał. Ponad połowa ludzi dorosłych w Polsce ma nadciśnienie tętnicze. Stąd ważne, by tą chorobę dobrze poznać, tak można powiedzieć, od podszewki i dokładnie umieć z nią postępować. Przypominam, że książką, która nas obowiązuje, jest Patofizjologia chorób serca profesora Lilego. Możecie Państwo również korzystać z innych materiałów, na przykład z podręczników do chorób wewnętrznych, z podręczników do kardiologii, z innych podręczników do patofizjologii i patologii. Nie ma to znaczenia. We wszystkich i tak informacje będą zawierały te same ważne elementy, o które zapytamy na egzaminie końcowym oraz te elementy, które Państwo mogą mieć na egzaminie lekarskim końcowym i też to wszystko będzie dla Państwa bardzo potrzebne, by regularnie powtarzać informacje, które się w tej chwili pojawią. Pamiętacie schemat? No to zaczynamy. Definicja nadciśnienia tętniczego opiera się na wartościach, które definiują jego również stopień. Do rozpoznania choroby wystarczy dwukrotny pomiar powyżej 140 mm subartęcia ciśnienia skurczowego lub powyżej 90 mm subartęci ciśnienia rozkurczowego. Warto, by Państwo również znali stopnie nadciśnienia tętniczego z wartościami ich odcięcia, pierwszy, drugi, trzeci oraz dwa szczególne warianty, izolowane nadciśnienie tętnicze skurczowe oraz izolowane nadciśnienie rozkurczowe, które zwykle nie jest w sumie wymieniane w książkach. Jeśli chodzi o kryteria terapeutyczne, nie jest to dla Państwa w tej chwili ważne, ale warto wspomnieć, że jeśli już rozpoznacie nadciśnienie, to nie walczymy do obniżenia go poniżej 140 na 90, tylko zwykle do wartości niższych, a w przypadku współistnienia dodatkowych chorób, jak na przykład cukrzycy, czy też niewydolność nerek, do jeszcze niższych lub jeszcze bardziej niższych wartości. W definicji bardzo często podawane jest to, że nadciśnienie dzielimy na dwie duże grupy. Pierwsza to jest nadciśnienie pierwotne, które właściwie nazywane jest idiopatyczne i nie do końca znane są jego przyczyny i też procent w książkach jest różny. W jednych książkach jest to 90% nadciśnienia, w innych 80%, w innych 95%. To zależy, jak bardzo szczegółowo zdefiniujemy nadciśnienie wtórne. Jeśli uwzględnimy tam takie dość pospolite schorzenie jak otyłość, to ten procent będzie większy. Jeśli uznamy, że to nie jest przyczyna nadciśnienia, no ale raczej jest, to ten procent będzie nieco mniejszy. I z tych przyczyn wtórnych największą grupą, którą definiują książki, jest nadciśnienie nerkopochodne. Uważajcie, gdyż to sformułowanie kryje w sobie zarówno nadciśnienie nerkopochodne, jeśli chodzi o miąższ nerek, jak i naczyniowo-nerkopochodne. A tutaj znowu mamy dwa podpunkty. Jeden to jest nadciśnienie związane z miażdżycą tętnicy nerkowej, a drugie to jest dysplazją pnistomięśniową, znacznie rzadszą sprawą, chociaż obie są niezbyt częste. Oczywiście jest cała lista pozostałych przyczyn. Teraz je wymieńcie w komentarzu. Czy wiedzą Państwo, kto wynalazł urządzenie do bezkrwawego pomiaru ciśnienia? Ankieta tutaj, a prawidłowa odpowiedź pod koniec odcinka. Porozmawiamy teraz o przyczynach nadciśnienia wtórnego. Nie uda mi się wymienić wszystkich z głowy, bo jest ich bardzo dużo. Jeśli o jakichś zapomnę, dajcie znać, podzielcie się z tym w komentarzach.
żeby pozostali oglądający mogli wszystko sobie uzupełnić. Pominiemy te elementy, o których już mówiłem, czyli naczynienie naczyniowo-nerkowe. Do śluzowo-nerkowego dodam jeszcze żelguzy wydzielające reninę i przejdziemy do kolejnych. Z zaburzeń endokrynologicznych, na przykład nadczynność, jak i niedoczynność tarczycy, ale w innym mechanizmie, mogą powodować nadciśnienie tętnicze, zespół Cushinga, akromegalia, pierwotna nadczynność przy tarczycy, z innych układów, które też będą prowadzić do nadciśnienia, to na wady samego serca, na przykład niedomykalność zastawki aortalnej w wyniku takim, że krew w nadmiarze cofa się do komory, jest zwiększone napełnianie i wtedy większą ilość, zgodnie z prawem Franka Starlinga, komora może wyrzucić na obwód pod wyższym ciśnieniem. I to powoduje izolowane nadciśnienie skurczowe, ponieważ zastawka aortalna, która miała za zadanie utrzymywać gradient między aortą a lewą komorą, nie domyka się w pełni, przepuszcza krew, stąd ciśnienie rozkurczowe zazwyczaj w takiej wadzie spada. W dalszej części układu, na przykład koarktacja aorty, może powodować nadciśnienie tętnicze. Z takich rzeczy niezbyt oczywistych, ale bardzo częstych i ważnych do zapamiętania, rzeczy takie jak obturacyjny bezdech senny powodują podniesione wartości ciśnienia tętniczego, otyłość, zwłaszcza otyłość brzuszna. Tak jak mówiłem, resztę wypisujemy w komentarzu pod spodem. Kto wypisze wszystkie prawidłowe, może być z siebie dumny. Jak Państwo wiedzą, ciśnienie tętnicze zależy od pojemności minutowej serca i całkowitego oporu obwodowego. I w nadciśnieniu pierwotnym składowe, które mają główny mechanizm patofizjologiczny, zmieniają się wraz z wiekiem. Po tej stronie tabeli są pacjenci młodsi i u nich główną składową jest pojemność minutowa serca, cardiac output. Wraz z wiekiem, gdy ona maleje, prawdopodobnie dzieje się tak w związku z tym, że lewa komora z obciążeniem ciśnieniowym, które musi generować, przerasta. W przypadku przerośnięcia robi się nieco sztywniejsza, co zmniejsza rzut serca. A jak Państwo wiedzą, pojemność minutowa to rzut serca razy częstotliwość jego pracy i gdy ta składowa maleje. Ale wraz z wiekiem, gdy naczynia robią się sztywniejsze, ciecz, czyli krew, która przez nie płynie, ma większy opór do pokonania, gdyż one nie są elastyczne, tylko dość sztywne, w związku z procesem miażdżycy, który właściwie wszystkich dotyczy tuż zaraz po urodzeniu się zaczynając. I wtedy ta składowa oporu obwodowego u pacjentów starszych rośnie i ona stanowi o przyczynie nadciśnienia pierwotnego. O mechanizmie nadciśnienia pierwotnego. W patogenezie nadciśnienia tętniczego bardzo ważna jest oś RAA. Poczynając od angiotensynogenu wydzielanego w wątrobie, przez nerkowo wydzielaną reninę, przez angiotensynogen pierwszy, enzym konwertujący do angiotensyny drugiej, działając przez receptory dla angiotensynogenu, są to receptory AT1, powodują w mięśniówce gładkiej naczyń wazokonstrykcję, w nadnerczach wzrost wydzielania aldosteronu z wzrostem nerkowej reabsorpcji sodu przez sympatyczny układ nerwowy, zwiększenie wydzielania norepinefryny, czyli noradrenaliny. W nerkach dochodzi do zwiększonej reabsorpcji sodu, w mózgu do zwiększenia uczucia pragnienia i zwiększonej podaży płynów i wydzielania wazokonstrykcyjnych, no, wazopresyny na przykład.
a w samym sercu dochodzi do zwiększonej kurczliwości i do stymulowania przerostu komór. Nadciśnienie tętnicze zazwyczaj przebiega skąpo objawowo lub bezobjawowo w początkowej fazie i dość późno jest wykrywane, wtedy kiedy wystąpią już powikłania. Ale tymi objawami, które możemy zaobserwować nawet na samym początku, to bóle głowy, epistaxis, czyli krwawienia z nosa. To warto zapamiętać też takie sformułowanie, bo dość często jest używane w polskiej medycynie. Zawroty głowy, zaczerwienienie na twarzy, łatwe pocenie się, rozmazane widzenie. No i oczywiście będą różne objawy powikłań. Do powikłań nadciśnienia tętniczego należą te, które dotykają samego serca, czyli na przykład przerost mięśnia sercowego. Również to może być niewydolność serca, te, które dotyczą układu naczyniowego, czyli możliwość uszkodzenia ściany naczyń, nawet z ich pęknięciem w wyniku powstałych wcześniej tętniaków. Jeśli taki tętniak powstanie w mózgu, może dojść do udaru krwotocznego mózgu przy dużych wartościach ciśnienia, zwłaszcza przy kryzie nadciśnieniowej, ale również inne narządy dotknięte są nadciśnieniem tętniczym, na przykład nerki, i prowadzi to do później do niewydolności nerek, w gałce ocznej do zmian w badaniu okulistycznym. Ci, którzy zostaną okulistami, to będą to badać dno oka i wtedy będą mogli zaobserwować zmiany w naczyniach. Swoją drogą to są jedyne naczynia, które możemy tak zupełnie nieinwazyjnie zaobserwować gołym okiem. Do innych badań też możemy to zrobić nieinwazyjnie, ale już potrzebujemy na przykład ultradźwięków, a tutaj niekoniecznie. Jeśli coś pominąłem, sprawdźcie w książce. Dlatego, gdy ten drugi ja marzę, możecie odpowiedzieć na pytanie, kto wynalazł sfingomanometr. Tak jest, Rivarocci. To był taki Włoch, który urodził się i studiował w Turynie i przeniósł się do Pawii. Tam jest uniwersytet ciut starszy od najstarszego w Polsce, to jest tuż pod Mediolanem. I leczył tam głównie gruźlicę. W związku z czym musieli monitorować u tych pacjentów parametry hemodynamiczne, więc chcieli opracować jakiś sposób tego pomiaru ciśnienia tętniczego, a już wiedziano, że można je monitorować. Krwało. U klaczy rozcinano tętnicę szyjną, monitorowano ciśnienie, no ale one nie przeżywały, a ludzie chciano, żeby przeżywali, więc on opracował metodę bezkrwawą. Ćwiczyliśmy to na fizjologii. Przypomnijcie sobie dokładnie mechanizm pomiaru ciśnienia tętniczego. I wracamy do drugiej części powikłań. Patogenezie nadciśnienia tętniczego, hypertension, będą miały dwa główne mechanizmy udział. I jest to mechanizm zwiększający afterload. Napiszę może na niebiesko. I z tego będą wynikały trzy główne konsekwencje, takie jak przerost lewej komory, czyli left ventricle hypertrophy, upośledzenie funkcji skurczowej, a przerost jeszcze upośledza funkcję rozkurczową, diastolic function of the heart and systolic function of the heart, funkcję skurczową. Oraz będzie to powodować zwiększenie zapotrzebowania na tlen. Upośledzenie funkcji skurczowej, rozkurczowej będzie doprowadzać do niewydolności serca, a zwiększenie zapotrzebowania będzie docelowo prowadzić do niedookrwienia. W tym mechanizmie również będzie miała druga część znaczenie, taka jak przyspieszone niszczenie naczyń.
czyli na arteria damage. I to niszczenie naczyń, w przypadku niszczenia naczyń wieńcowych, też będzie prowadziło do objawów niedokrwienia. Tutaj będą kolejne podpunkty, ale to muszę zmazać. Nadciśnienie prowadzące do tych zwiększonego afterload oraz do drugiej części, o której teraz powiemy, zniszczenia naczyń. Które uszkadza różne naczynia. Tutaj już rozmawialiśmy o uszkodzeniu naczyń wieńcowych, ale w przypadku uszkodzenia naczyń mózgowych może prowadzić do udaru mózgu, w przypadku uszkodzenia dużych naczyń, takich jak aorta, może powodować tętniaki, aneuryzmy. I one też mogą powodować udary, ale niekoniecznie. Mogą też powodować pęknięcia tętniaków, rozwarstwienia. I osłabienie ściany naczyń, wall weakness, w przypadku, gdy dotyczy nerek, powoduje renal failure, niewydolność nerek. W przypadku, gdy dotyczy oka, będzie powodować zaburzenia widzenia w postaci retinopatii. Przedostatni punkt naszego dzisiejszego kursu to krótko powiedzieć o leczeniu. Znając patomechanizmy choroby, możecie dość łatwo wymyślić, w jaki sposób ją blokować. Czyli na przykład zmniejszając opór obwodowy, zastosujemy blokery kanałów wapniowych. Również możemy wpływać na receptory dla angiotensyny, czyli leki blokujące ten receptor. Możemy blokować oś RA na poziomie enzymu konwertującego angiotensynę, czyli inhibitory ACE. Możemy blokować na poziomie receptorów beta, leki beta-adrenolityczne, na poziomie receptorów alfa. I to właściwie jeszcze diuretyki, czyli te, które zmniejszają wypełnienie naczynia. I tutaj różne podgrupy, łącznie z tym, które będą wpływać na układ hormonalny, czyli spironolakton. I to wszystkie podstawowe grupy, którymi można leczyć nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najpowszechniejszych chorób i na pewno spotkacie pacjentów, którzy na to chorują. Dlatego warto, żebyście znali jej mechanizmy i wiedzieli, czego się spodziewać, jakich leków u pacjentów nie możecie odstawić i dlaczego, na jaki mechanizm one działają. Dlatego zróbcie sobie porządne notatki z tego wykładu, poszerzcie to o wiedzę z książki i się przygotujcie do egzaminu i do leku. Powodzenia! Nie dajcie się wirusom. Łapki w górę!